Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale będziemy szukać fragmentów mapy. Z tego co się orientuję, ja mam fragmenty mapy o numerach... O matko, co tutaj jest tyle potworów? Szybko się trzeba stąd wyteleportować. Bo już wam powiem, o co chodzi. Dobra, tutaj wszędzie są mutanty. To krywka księcia robimy. I jeszcze tylko zapomniałam sobie sprawdzić jednej rzeczy. To znaczy ja sobie zaznaczyłam fragmenty, ale nie jestem pewna, czy któregoś nie wrzuciłam sobie do bastionu na płytę, że tak powiem. I nie chcę łazić i szukać dwa razy, bo na przykład tutaj mi pokazuje, że jest jeden fragment u nas w bastionie, więc też możemy od niego zacząć. Ale tak, ja mam aktualnie w ekwipunku fragment mapy o numerze 11 i o numerze 14. Jest szansa, że już któryś tutaj włożyłam. Ok, jeszcze mamy jedynkę, więc zrobimy tak. Fragment mapy. Mamy włożone trzy fragmenty. Czyli tak, ja sobie jeszcze muszę odznaczyć jedynkę, bo jedynka właśnie powinna być tutaj, gdzie ja zaczęłam. Tutaj musimy... O matulu, nie tak. Usuwamy oba te znaczniki. Dobra. Ok. Czyli zaczniemy sobie od znacznika numer 2, ewentualnie od fragmentu mapy numer 7, bo on jest gdzieś tutaj w bastionie. Czyli tak, mamy fragment 1, mamy fragment 11 i mamy fragment 14. Wszystkich fragmentów jest 16 w grze. Ja też może na czas tutaj zwiedzania, a raczej szukania, założę sobie z powrotem moje okulary, które będą mi pokazywały przedmioty, bo będzie nam zdecydowanie łatwiej. I teraz tak, fragmenty mapy. Ogólnie jeżeli to odblokujemy, to dostaniemy podobno super fajną nagrodę, chociaż ja wiem już, jaka to jest nagroda. Byłaby fajna, gdyby troszeczkę inaczej działała i gdybyśmy byli w stanie ją zdobyć wcześniej. To znaczy, my jesteśmy w stanie zdobyć ją wcześniej, mamy fragment mapy. Numer 6, nie numer 7. Dobrze, ale może być. Czyli tak, tutaj już znacznik będzie nam niepotrzebny. Siup. Od razu sobie może byśmy wrzucili ten fragment, chociaż nie, nie ma takiej potrzeby. Chociaż jesteśmy tutaj w bastionie, to moglibyśmy. Ogólnie nagroda jest całkiem naprawdę fajna. Jest osiągnięcie za znalezienie połowy fragmentów mapy i za znalezienie wszystkich fragmentów. Natomiast no, nagroda mnie osobiście nie będzie satysfakcjonować. Na razie wam nie powiem, co to jest. Później troszeczkę może się powołam na to. Fragment numer 6. I teraz tak, gdzie my możemy sobie iść? Możemy najpierw zająć się fragmentami tutaj gdzieś z dołu, bo to są fragmenty po kolei, czyli tam dwa i tak dalej. Tutaj jest fragment, który nas będzie interesował teraz. Jezus kochany, co tu się dzieje w ogóle w tym miejscu? Dobra, jak widzicie, tutaj bardzo łatwo jest sobie poekspić aktualnie. Dobra, tutaj musimy się gdzieś porozglądać i myślę, że to będzie pewnie w tym domku. Jestem ciekawa, czy uda nam się wszystkie fragmenty mapy zebrać dzisiaj, czy tylko część. Filiżanka. Jeżeli jakaś poczwara za mną przybiegnie, to wiadomo, ja się nią zajmę. Co ciekawe, ja tutaj byłam. Próba nie powiodła się. Rozpoczynam drugą próbę połączenia. Ale nie wzięłam fragmentu mapy. Naprawdę ten mutant ze mną aż tu przyleciał? Kroni... Próba nie powiodła się. Rozpoczynam trzecią. Zostaw to, mały. Te dźwięki nie brzmiały zbyt optymistycznie. Zgadzam się. Dobra, kolejna jest we forcie. Tutaj. I to myślę, że najbliżej będziemy mieli tutaj z kryjówki księcia. Myślę, że dzisiaj ogarniemy wszystkie fragmenty, bo nie powinno nam to zająć jakoś dużo czasu. Odnalazł moją księgę. Ma
aż poruszyć niebo i ziemię. Dobra, ja się tam nie będę, wiecie, wtrącać ani słuchać tych rozmów związanych ze szczurem. To prawdopodobnie będzie tutaj w tej chacie, ewentualnie będzie na chacie albo na ogrodzeniu. Dobra, widzę, że mnie tutaj nie było w środku i tam jest chyba fragment mapy. Bardzo możliwe. Dobrze, zaraz zobaczymy. Chyba będziemy musieli się wkraść, coś tak czuję. Ja chyba nigdy tutaj nie byłam. Chociaż no są miejsca, w których byłam. I się wcześniej nie skapłam, że ominęłam na przykład fragment jakiejś mapy albo coś. To jest lampa. Jest safe. Możemy spróbować tutaj, bo jest osiągnięcie za tam chyba 30 hakowań. Także spróbujmy. 4, 5, 2, 6. 4 i 6 nam weszło. To już dobrze. To może 7 i tutaj może byśmy sobie wzięli 4. Nie mogę 4, to 3. Nie mogę 3, to 1. Nie mogę 1, to 0. 4, 7... 1, 2, 2 nie weszło. 3. Możesz usunąć to 2. Kurwa, już nie mogę. 4, 7. 4, 7, 3, nie. 4, nie. 5. Super. Gotowe. Dobra, mamy wszystko tutaj stąd. Szukamy fragmentu mapy. Fragment mapy. O, proszę bardzo, mamy. Super. Jak widzicie, idzie nam naprawdę sprawnie. Kolejny fragment jest prawdopodobnie właśnie w tym miejscu tutaj. Pójdziemy sobie z fortu do tego punktu. Myślę, że zrobimy wszystkie fragmenty. Bo... Dlaczego tak śmiesznie? Bo naprawdę, powiem wam, że szybko idzie. Ogólnie, jeżeli byśmy to robili wcześniej, na wcześniejszym etapie, to mielibyśmy tutaj sporo, wiecie, biegania, może nawet jakichś problemów. Ale przez to, że my to robimy... W ogóle dlaczego ja tego jetpacka nie używam, to ja nie rozumiem. Dobrze. Spróbujmy poszukać najpierw tego w tym miejscu. Jeszcze sobie sprawdzę dach, czy czegoś nie ma. Prawdopodobieństwo przeżycia niebezpiecznie niskie. Ej, Kroni, nie bądź takim pesymistą. Tutaj jest chyba ten fragment. Nie. Halo? Hej! Ile razy ci mówiłem, że tych odbiorników nie wolno wyłączać? Jesteś naprawdę niemożliwa. Jak ja mam się teraz z tobą dogadać? Typowa baba. Trzeba było iść ze mną. Dawno siedzielibyśmy w domu. Przynajmniej udało ci się postawić na swoim. Jak zwykle. Znikam na jakiś czas. Obyś dostała tę wiadomość, zanim znowu odwalisz coś głupiego. Okej, okay, mamy kolejne fragmenty mapy. Co prawda nie mogę ich, nie wiem dlaczego, zobaczyć. Ale to nic. Dobra, tutaj już sobie odznaczyłam. Kolejny fragment jest w którym miejscu? Dobre pytanie. Tutaj żeśmy ogarnęli. Tutaj możemy poszukać kolejnego fragmentu. Witam serdecznie. Chociaż wiecie co, nie. Ja już skończyłam swoje biadolenie. To będzie prawdopodobnie w tym miejscu. Ale chyba na dole, wiecie? Rozpoczynam skan otoczenia. Wykryto duże ilości gruzu. Albo na górze. Chyba na górze. Pięknie, fragment mapy. Wiecie, na takich punktach jest bardzo spora możliwość, że znajdziemy jakieś legendarne bronie albo coś w tym guście. Chociaż tutaj ewidentnie niczego takiego raczej nie ma. Mamy powietrznego czyhacza. Niech będzie, to z tobą się już zmierzę. Dobra, podlecimy sobie tutaj. Dobrze.
I teraz tak, odznaczamy kolejny punkt i szukamy dalej. Tutaj mam pozaznaczane jeszcze wyżej, tutaj też będzie parę tam. O, tutaj mamy jeszcze właśnie w zamku. Także lecimy. Jak widzicie, dzisiaj nie będę dużo gadać, praktycznie od razu znajdujemy fragmenty, bo znalazłam całkiem naprawdę taką, wiecie, mapę, która sporo pokazuje. Okej, możliwe, że jest w tej wieży fragment mapy. Chociaż... No, bardzo możliwe. Dokładnie. Przy okazji, mały napój eleksowy tu jest. I fragment mapy. Wyrzutnia rakiet uszkodzona, to niekoniecznie mnie rajcuje. I okej. Idzie naprawdę sprawnie i naprawdę szybko. Gdzie ja mogę sobie zrobić podgląd tych fragmentów? Może ja mam je tutaj. Tak przy okazji to się napijemy jeszcze eliksirku. Może ja mam je widoczne właśnie tu. Nie, one powinny być tutaj, gdzie dziennik. O, tutaj mam 2, 3, 4, 5. 6 już mamy. Siódemkę jeszcze chyba... nie mam jeszcze siódemki. Dobra, sprawdźmy sobie na szybko tutaj, po tej stronie. Tutaj jest wszystko czyste. Tutaj też jest czysto już. Tutaj też jest czysto. Najpierw te tereny zielone obadamy. Tutaj jest czysto. Tutaj mamy aż 2. Z Thompson Town, północ. O, cyklopik. Dobra, my lecimy sobie tutaj, w te góry. Jak widzicie, ten jetpack jest po prostu świetny. Ja żałuję, że nie jesteśmy w stanie tego odblokować normalnie grając, nie? Dobra, gdzieś tutaj będziemy mieli fragment. Pięknie, chyba w tym miejscu coś czuję. A to tylko Kroni, myślałam, że coś wisi na gałęzi. Witam serdecznie, pan fragment mapy kolejny, numer 10 tym razem. Eliksirek to sobie na pewno zabieram. Kurde, w ogóle ładne widoki, no nie? Dobrze, kolejny mamy tutaj, to myślę, że już nie będę się teleportować, tylko po prostu sobie polecimy. Nie, no naprawdę powiem wam, że to jest świetna sprawa, nie? Tutaj na dole. Podejrzewam, że na dachu pewnie. Ewentualnie na dole. Dobrze, że w drodze spotkałem handlarza, który miał ze sobą wystarczająco dużo jedzenia, choć amunicją też bym nie pogardził. Zaraz po opuszczeniu fortu natrafiłem na hordę potworu. Berserkowie powinni być dużo skuteczniejsi podczas polowań. Dwie bestie podążyły za mną. W życiu tak szybko nie przebierałem nogami. Na szczęście udało mi się wspiąć na dach jakiegoś budynku i ukryć się. Niesamowite, ile siły w człowieku potrafi wyzwolić strach. To raptem druga noc, jaką spędzam na tym dachu, aby te bestie szybko się znudziły i odeszły. No chyba się nie udało. Coś mnie atakuje, ale tak mnie to przejmuje, że wcale. Chyba jednak będziemy mieli to na dole. Dokładnie, już widzę fragmencik. Okej. Nie będę tego wszystkiego zbierać, bo to jest bez sensu. Średnia torba z eleksitem to akurat bym sobie wzięła. Fragment mapy. Mamy też przy okazji save. Więc spróbujemy go zhakować.
No i dobrze, to może tak. 3, 6, 8, 4. Nic z tych rzeczy. No dobrze, to może coś większego. 6, 8. Nie, już widzę, że nie może tak być. 5, 8, 9. Widzę, że dostałam osiągnięcie łowca skarbów, czyli 10 fragmentów mapy odnalezione. To może tak 4, 5, 6 i tutaj może 3. Dobra, trójeczka weszła. Fajnie. To może tak 0, 1 i 2. Nie, bo 2 nie jest większe od 3. Lol. Dobra, to może inaczej 2. 4. 5. Nic z tych rzeczy. Nie udało się. Trójka nam weszła na końcu, więc to jest najważniejsza sprawa teraz. To może 0, 1, 4, 3. 4, 3 weszło. To może 1 i 2. Super. Gotowe. Coś ciekawego? Nie za bardzo. Dobra, kolejny fragment mapy za nami. Teraz tak, czy tutaj jeszcze coś na tych terenach mamy? Mamy jeszcze tutaj, także się przeniesiemy do Thompson Town Centrum. Tutaj pewnie się cyklop zrespił, znając życie. O, i to nie tylko cyklop. I to nie jeden zresztą. Dobra, ja sobie podlecę tutaj na górę. Wyobrażam sobie szukać tych fragmentów mapy bez tego jetpacka, wiecie? I dochodzę do wniosku, że to jest chyba po prostu niemożliwe. Dobra, podlecimy troszeczkę kawałek. Możliwe, że w tym budynku znajdę. O, proszę, chyba jakaś broń legendarna. Zabójcza rurka. I fragment mapy. Zaraz wam pokażę broń. Zobaczymy sobie, co to jest. Sama jestem zainteresowana. Zabójcza rurka. Ekwipunek. W ogóle też mamy torbę z eleksitem. Nieźle. Sprawdzamy. W sumie mogłabym to zrobić szybciej. Tutaj będziemy mieli zabójcza rurka, 458 punktów obrażeń, amunicja miotacza pocisków. Wymaga 66 zręczności i 66 siły. Spoko. Dobra, co dalej? Co dalej? Czy coś jeszcze tutaj na tych terenach mamy do znalezienia? Wygląda na to, że nie, że musimy ruszyć już na północ. To tak, może zaczniemy od tego punktu, bo tutaj już biegałam kiedyś. Stary zakład chemiczny, już tam byłam, także... No wiadomo, że tutaj się porespiło dziadostwa, chociaż ja już tutaj byłam i ekspiłam na tym, głównie. I tutaj widzę, że musiałam ominąć fragment mapy. Ewentualnie jest po prostu na dole. Nie, no nie, nie będzie na dole. Chyba, że jeszcze niżej. O, chyba tak, wiecie. Karton papierosów, fragment mapy. Dobra, musimy troszeczkę się gdzieś do góry wespchnąć. Może tutaj na przykład na te skałki. I to możemy odznaczyć. Ja sobie zdaję sprawę, że mnie coś atakuje, no ale dobra, przeżyjemy chyba. Tutaj mamy coś. Śnieżna osada. Jak widzicie, tutaj jest naprawdę multum tych mutantów i tutaj na luzie można sobie po skończeniu gry expić, tak wiecie. Okej, okay, cześć panie, witam. Nie chcę mi się z tobą bić.
Mnie tylko interesuje fragment mapy, który prawdopodobnie będzie w tym budynku. Ale tu jest jazda bez trzymanki, nie? Dobra. O, cześć, gościu! Ja tutaj tylko po fragment przyszłam, panowie. Nie denerwuj, Tasia. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że już tutaj byłam i po prostu nie wzięłam tego fragmentu przez przypadek. Cześć, a ty to co robisz? Dobra, chyba widzę fragment. Dokładnie. Mamy go, także stąd możemy też już spadać. O, nie teleportuję się, bo mnie atakują. O kurcze. To ta łatajstwo tu wlazło. O mój Boże, wyjdę stąd, proszę, dajcie mi wyjść. Siup. To co, to pora gdzieś odlecieć w siną dal. Chyba tam polecimy po prostu tak o, wiecie? Tak o po prostu. Na szczęście możemy tak robić, także... W sumie fajno. Tylko ja bym sobie gdzieś na jakiś daszek odleciała. Dobra. To odznaczamy, bo tam byłam przed chwilą. Teraz tutaj by się przydało dostać. Witam. Fragment mapy. Odznaczamy. Dobrze, i gdzie jeszcze mamy jakieś fragmenty? Czy to już jest Mararkor typowo? No na to wychodzi. To w tym miejscu. Wschodni Mararkor. To by wyszło, że to jest ostatni fragment, albo mi się tylko po prostu tak wydaje. A gdzie jest Kroni? Jest ze mną? Jest ze mną. Chociaż jak widzicie, nie jest mi jakoś bardzo potrzebny wcale. Dobra, tutaj będziemy musieli znaleźć fragment. Leży tutaj chyba na stoliku. Rozpoczynam optymalizację systemu. Zalecana analiza środowiska. W porządku. Cześć, panie Raptoi. Dobra, ja nie wiem, czy ja mam wszystkie. 2, 5, 8. To się okaże, jak pójdziemy sobie do bastionu, wiecie? Zaraz zobaczymy, bo coś mi nie pasuje. Wydaje mi się, że któryś ominęłam. Ale to się zaraz jeszcze okaże. Dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, sześć mieliśmy, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Udało się, mam całą mapę. Każdy kawałek mapy zawiera jakąś literę. Razem układają się w napis Nieskończone Niebiosa. Zaznaczono tu również współrzędne jakiegoś miejsca. To powinno pomóc mi rozgryźć, o co w ogóle chodzi z tą mapą. Pilnie strzeżony sekret. Ktoś naprawdę się przyłożył, rysując tę mapę. Dobrze, to w takim razie mamy nowe zadanie w dzienniku. Pilnie strzeżony sekret. Tutaj jest konsola w starej hucie żelaza. Tam pewnie się teraz urodziło pełno dziadostwa. Jezusie Maryjo. Dobra, pierwsza rzecz. Podlecimy sobie w stronę tego komputera, żeby zminimalizować walkę z przeciwnikami.
Dobra. Na szczęście tutaj za dużo przeciwników nie ma. I możemy tutaj na luzie wejść. Poszukam jeszcze przy okazji jakiegoś sejfu, bo może się okazać, że będzie to rzecz całkiem przydatna. No nie do końca. Chociaż jest sejf. To jest konsola. Okej. Okay. Teraz sejf powinien się otworzyć. Mamy to. Mamy prototyp, czyli premia do doświadczenia 5% i poszukiwać przygód plus 1. Ten prototyp chipu można wykorzystać w adiutorze. Pozwala zobaczyć teleporty i zapewnia więcej doświadczenia. List badacza. Znalazłam ten list w sejfie razem z prototypem chipu, który mogę zamontować w swoim adiutorze. I duża torba eleksitu. Jak widzicie, nagroda jest taka se, to znaczy fajnie, że mamy te plus 5%, ale no niewiele nam to tutaj daje w tym momencie. Tutaj mamy też brudny rachunek. Potwierdzenie dostawy, 1500 jednostek puszek, mamy osiągnięcie, też ogólnie legenda, odkryj tajemnicę starej mapy. 1200 jednostek krążków uszczelniających, 900 jednostek zakrętek, proszę opłacić pełną kwotę rachunku w ciągu następnych 14 dni. Dobrze, mamy jeszcze te notatki badacza. To też fajnie by było... Czy to był list? List badacza. Odkrycie prototypu. Długo po wyprawie w poszukiwaniu rdzenia komety podjąłem dalsze badania nad samą kometą. Natrafiłem wówczas na owoce pracy korporacji Nieskończone Niebiosa. Nie dość, że jej pracownicy byli świadomi nadejścia komety i jej niszczycielskiego wpływu na planetę, jeszcze zanim ktokolwiek inny się o tym dowiedział, to jeszcze część naukowców, którzy przeżyli uderzenie, poświęciła wiele lat na opracowywanie rozwiązań technicznych, które pozwoliłyby ludziom rozwinąć nowe strategie przetrwania po kataklizmie. Jednym z ich osiągnięć była technologia, której celem było umożliwienie dostępu do sił natury i pewnych miejsc w przyszłości. Po długich poszukiwaniach w końcu udało mi się znaleźć prototyp chipu komputerowego, który mógłby podrasować zmysł użytkownika i sprawić, żeby pewne urządzenia były widoczne z wielu kilometrów. Dzięki specjalnemu skanerowi. Niestety nie zdołałem znaleźć odpowiedniego narzędzia, żeby sprawdzić jego działanie. Zamierzam go więc zaszyfrować i zostawić tu w nadziei, że znajdzie go ktoś, kto tak jak ja będzie skłonny przebyć dalszą drogę, żeby poznać tajemnice przeszłości. Być może do tego czasu technologia rozwinie się na tyle, żeby wykorzystanie prototypu stało się możliwe. Kimkolwiek jesteś, powodzenia. No i co? I teraz... Gdybyśmy nie mieli odkrytych teleportów, to byłyby one zaznaczone na naszej mapie. Ja natomiast mam odkryte tutaj wszystkie teleporty, więc... No, jakoś mi to tam za bardzo nie pomoże. Natomiast jeżeli ktoś z Was nie ma, no to w tym wypadku będzie miał odkryte wszystko. Moi drodzy... Wychodzi na to, że w Eleksie zrobiliśmy większość rzeczy. Ja Wam na szybko jeszcze pokażę tutaj osiągnięcia w grze. Jak widzicie, do części mi brakuje tam jakichś malutkich rzeczy. 30 udanych włamań komputerowych, 10 zabójstw za pomocą granatu ręcznego, otwarto 100 zamków. To na bank trzeba dwa podejścia do gry zrobić. Jedno sekretne osiągnięcie... Jesteś berserkiem, jesteś klerykiem, jesteś banitą, jesteś albem, nie należysz do żadnej frakcji, tak? Grę da się przejść jako osoba bezfrakcyjna. Jeszcze jedno sekretne osiągnięcie. I twórca. Zniszczenie wynosi mniej niż 10. Cóż, ja zrobiłam mały błąd, bo podczas tutaj grania powinnam zrobić save'a przed dołączeniem do frakcji. I dzięki temu odblokowałabym sobie wszystkie możliwości, czyli bycie bezfrakcyjnym, frakcje berserków, frakcje albów, frakcje kleryków, tak? I banitów chyba? Tam też tak było? Chyba tak. Więc no ja tego nie zrobiłam. Tak samo ta oziębłość, no to jest kwestia tego, żeby po prostu przejść sobie grę jakby po drugiej stronie barykady, czyli że jesteśmy na przykład najlepiej berserkiem w takim wypadku, i po prostu wybieramy takie opcje dialogowe, żeby mieć spadek oziębłości, a nie wzrost. Ja grałam Morkonem, także u nas ten wzrost tej oziębłości u postaci był naprawdę spory. No, ale cóż, tak bywa, kiedy się gra w taki sposób, a nie inny.
Jeżeli chodzi o jakieś rzeczy, które nam zostały, jakieś zadania poboczne, jakieś odkrywanie, to raczej już odcinków żadnych bonusowych nie będzie. Ewentualnie być może w przyszłości, jeżeli bym postanowiła sobie przechodzić Alexa 2 jeszcze raz, to jest szansa, że pokażę Wam zadania, które podlegają pod inną frakcję, to znaczy na przykład zadania od berserków, albo od kleryków, albo od albów, w zależności od tego, do kogo bym dołączyła. Jest możliwość, że pokażę Wam wtedy jakieś dodatkowe questy, ale to na razie tego nie obiecuję, zobaczymy jak to będzie. Tymczasem ja już Wam bardzo dziękuję za śledzenie serii. Na razie nie planuję żadnych bonusowych filmów. To nie było wszystko. Widzę, Jax, że masz jakieś monologi dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za śledzenie serii. Dziękuję Wam za liczne śledzenie serii, bo naprawdę całkiem fajne wyświetlenia były, łapki i wszystko. Fajnie tutaj w miarę poszło. Cóż, ja już się żegnam z Alexem, przynajmniej jak na razie na YouTubie, bo może będę sobie grała gdzieś tam sama. I zobaczymy, czy w przyszłości się jeszcze pojawi jakiś bonus. Jak na razie będę szykowała jakąś nową serię dla Was. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Lecę montować dla Was ten film i słyszymy się już w nowych odcinkach z nowych serii. Cześć!